Kochani, w środę, jak obroniłam swoją pracę na studiach i wracałam do domu, to poszłam do restauracji zjeść lunch i padał deszcz. Miałam buty na obcasie i spadłam z zadniego schodka i skręciłam sobie nogę, tak razem z obcasem mocno do środka. I wywaliło mi taką wielką gulę tutaj. Ból był tak ostry, że myślałam, że zemdleję. Chciałam chwilę usiąść na tym schodku i dojść do siebie. I po chwili myślę sobie, mówię, przeklnij tę gulę. Przeklęłam gulę i doszłam do skrzyżowania, gdzie podjechał mój mąż i już siadłam do samochodu. I potem w domu odłożyłam się na chwilę, przespałam się godzinę i już jak wstałam, to nie mogłam w ogóle stanąć na nogę. Ból był tak przejmujący. I przyjechaliśmy tutaj do kościoła. I już tam w wejściu nie było litości. One zwali mnie terminatorem. I Asia położyła ręce z Bartkiem i modlili się. No to tylko przytoczył słowo, że jak choruje ktoś z was, niech przyjdzie do starszych zborów. Położą ręce, będą się modlić i będziesz uzdrowiony. I ból nie minął. Kazali mi skakać, więc tak jeszcze, wiecie, nieudolnie tak próbowałam się wybić. I przyszłam tutaj się modlić i już normalnie chodziłam, ale noga mnie dalej bolała. Nie tak bardzo jak wcześniej, tak, że mogłam chodzić. I pojechaliśmy do domu i następnego dnia w ogóle mi się nie chciało wstawać do pracy. Miałam temperaturę od stanu zapalnego, wszystko już mnie bolało. Bolało mnie biodro, bolała mnie noga. I pomyślałam sobie, że w tym czasie, jak przychodził ból, to sobie wyobrażałam Jezusa na krzyżu, który wisi z przebitymi nogami. Cały czas patrzyłam na Jego nogi. I myślałam sobie, to Ciebie boli noga. I pojechałam tak do pracy, chodziłam w pracę normalnie, wróciliśmy do domu. I pomyślałam sobie wieczorem, że do końca urwę diabłu łeb i postanowiłam tańcem uwielbiać Boga. W piątek już mnie prawie wcale nie bolało. I pojechałam znowu do pracy i wróciłam. I nie wyobrażałam sobie, że nie będę uwielbiała Boga, że będę siedziała na krześle. To wam pokażę, czy co nie widzieli. Jeszcze miałam powiedzieć, że zadzwoniłam do pani doktor, która powiedziała mi, że mam, że miała to samo i mam skręconą kostkę i zerwaną torebkę stawową i natychmiast muszę jechać do lekarza. Że to jest bardzo poważne schorzenie. Ja wrzuciłam zdjęcie na Facebooku, bo to noga przechodziła różne stadia. Od takiej całej siną, czerwonej, po żółtą i zieloną. Zieloną i żółtą. I chcę wam powiedzieć, że nigdy nie miałam takiej radości z uwielbienia jak dzisiaj. Znaczy dzisiaj było zupełnie inaczej. Bo dzisiaj tęczyłam tak, jak ten, który nie mógł chodzić wcześniej. W ogóle przyszła mi taka myśl do głowy. Jak wyszedłeś z więzienia, to tam ci się cieszy. Dziękuję.